Pirates of the Caribbean, the video game. Okej, teraz możemy się chyba przywitać. Witajcie, nazywaj mnie Sobot Wędrowcem. A to jest kolejny i zarazem pierwszy odcinek. Znowu zaczęliśmy, ostatnio skończyliśmy film właściwie... ostatnia część skończyliśmy film, który... No, Czarno Piraci z Karaibów, Czarna Perła. Teraz rozpoczęliśmy grę na nowym filmie, czyli na właśnie... Piraci z Karaibów i skrzynia Umarlaka, a zresztą kolejne odcinki nie będzie to jakaś, nie wiem, podserii, nie będę tworzył specjalnie, ale jakieś takie rozpoczęcie powinno chyba być, tak mi się wydaje. No, po prostu kolejna przygoda, nie, z kolejnego filmu. Drugiej części, tak właściwie, jak mówiłem, skrzynia Umarlaka, która jest też fajna. Chociaż według mnie pierwsza część była najlepsza ze wszystkich. Ale wszystkie części są fajne, ale jedynkę najlepsze, według mnie przynajmniej. No ale nie można się zamykać przecież tylko w pierwszej części, nie? Trzeba też inne też mieć. Inne pokazać wam, nie? Tak jest. Zawsze jest tak w filmach, że pierwsza część to aktualnie jest najlepsza. Tym twórcy jakoś filmów nie chcą chyba tego przebić, albo zwyczajnie nie da się tego przebić.
chociaż w dwójce też jest całkiem naprawdę fajny, parę fajnych momentów, których w pierwszej części, które przebijają pierwszą część, więc jak najbardziej wszystkie filmy są do obejrzenia i wszystkie są jak najbardziej fajne. Podobają mi się. Ogólnie cała seria Piratów z Karaibów mi się podoba. Jak mówiłem na początku serii swojej z gry, będziemy... Czekam właśnie na ten najnowszy, najnowszy film od właśnie piratów takowych. Ma być jeszcze nowszy, ma być nowszy film po prostu. Właśnie o piratach. No ale może też będzie gra LEGO o tym? Też bym się nie zdziwił w sumie. Dobra, ale mniejsze z tym. Trafiliśmy właśnie tutaj na wyspy, gdzie są kanibale, więc będziemy musieli tutaj stąd się jakoś sensownie wydostać. I oczywiście ruszać iście trasą filmową. Oczywiście ich tutaj nie możemy na razie nawet zranić, nie możemy ich jedynie tak przewracać, a to też ich tak w tym momencie tak rozwalamy, więc jak najbardziej dobry mofet z tą taką tą klatką okrągłą, w której możemy się poruszać. Musimy uważać na te całe kolce, nie? Te tak zwane wilcze doły. Chociaż raczej to nie wilcze. Chociaż tak, wilcze doły, tak jest. No i dobra, moi drodzy, wydostaliśmy się, jak widzicie, przed chwilą z klatki. No i musimy się jak najbardziej iść dalej. Musimy znaleźć najpierw kość do tego pieska. W sumie znalazłem już. Ej! Znowu takie nieładne coś na głowie naszego bohatera. Psujące jego wygląd, no ale cóż, trudno. Potrzebujemy piesała. Pies jest troszkę tam zakorkową, można by powiedzieć. Dobra, jeszcze jedno potrzebujemy takie znaleźć. Tutaj coś pod wodą ciekawego może będzie. Ej, chyba jednak nie. Tak przy okazji ten cały pasek, nie? Uzupełniliśmy, to też dobra nowina. No dobra, ale musimy tą skrzyneczkę jakoś na następny. Na brzeg. No nie, no nie mówcie mi, że pies mi się zaklinował. Fuck.
Aha, okej. Wszystko gra. Musimy tutaj wykopać pewną rzecz, bo tutaj pewna rzecz jest zakopana. I chyba tutaj będzie ten most z tego zbudować można. Wiesz co? Nie o to mi chodziło tak ogólnie. Ej! Okej. No dobra, niech tam... żeby ten most najważniejsze zrobić. I teraz to sobie weźmiemy. Elegancko. Okej, udało się wydostać. Witajcie, nazywają mnie Sumot Wędrowcą. A to jest kolejna sorry na moim kanale, jest to... kurde, co ja mówię? To jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w LEGO Piraci z Karaibów. Co ja kurczę mówię, nowa seria. Gdzie nowa seria, kto już kurczę... Nie wiem, który odcinek, ale już sporo ta seria jest na moim kanale, więc okej. Troszkę mi się tutaj, jak widzicie, pomyliło. Ale trudno. No, a oni będą tutaj za nami teraz biec, nie? Jak widzicie.
i elegancko. Załatwimy te macki. A, widzicie, kolejne. Kurczę. Będzie potrzebny pan Gibbs, ale całe szczęście jest tutaj z nami, nie? Czy będzie trzeba go jakoś tam, nie wiem, do naszej drużyny, czy coś? Okej. Okay. Tutaj go, zaraz. Tutaj musimy to strzelić, nie? Tak jest, i potem na to tak ładnie powskakiwać. No, na razie zajmijmy się strzelaniem. Tutaj jakaś smołpa rzuca w nas bananem, ale to nic. Kurczę. A musimy tam iść z tą pochodnią, co jest troszeczkę utrudnieniem. Ale jak najbardziej musimy to zrobić. Spadać mi z drogi, wy. Te przeszkadzajki, nie? Oni nam więcej czasu przeszkadzają niż pomagają, nie? Więcej nam przeszkadzają niż pomagają. Tak jest. No i dobra. Pozbądźmy się tych macek. Tego potwora. Tak jest. Teraz będziemy musieli jeszcze to, jak widzicie, naprawić. Potrzebujemy pana Gibbsa. Tak jest. Niech on to naprawi. Dobra, jedziemy, chyba tu już dotrzemy do końca, tak właściwie, tak jest. To ewidentnie jeszcze nie koniec. Okej, okay, musimy to naprawić. I dzięki temu to będziemy mogli wziąć tą mapę, nie tutaj na górę. Takim po prostu na haczyk taki. Okej, musimy zmienić się w tego, co umie strzelać, bądź rzucać. Tutaj to akurat musimy w to rzucić. Tak jest, i tutaj musimy ten sznurek. I mamy most. Taki dziwny jakiś. Troszkę, ale nie wybrzydzajmy. Okej, musimy tam go, tą małpkę postawić. No świetnie. Ukradł nam małpkę, jak sami widzieliście, łajdak. To nic strasznego, mamy Jacka, który wszak może użyć tego czegoś.
Okej, okay, tamta małpka jest tam. Aj, na razie musimy pokonać tego... Najpierw musimy pokonać tego aligatora. No musimy w niego rzucać bombami. Nie żadnymi jabłkami, tylko bombami. Ajajajajaj. Niezbyt się to nam teraz udało. Spróbujmy jeszcze raz. Kurczę. No niech on tutaj przyjdzie, bo mi zaraz rąd się podpali, spali. Będzie po zabawie, kurczę. Tak jest! Jeszcze to. No dobra, niech on tutaj szybko przyjdzie. Ja go elegancko zjem. Ej, kurczę. Niepotrzebnie chyba to rzuciłem. Dobra. Ja mam bombę, więc wszystko jak najbardziej. W porządku. No niech on tutaj wyjdzie, otworzy paszczę. Dobra, tak jest. Rozwaliliśmy go na malutkie kawałeczki. Aha, okej. Okay. Teraz po tych skrzyneczkach ładnie sobie poskaczemy. Weźmiemy mapkę i no, po tej desce pójdziemy. Potrzebuję beczki. Albo może i tego, co? Tak, to się uda. Tak, nada się. Tylko nie wiem, czy to będziemy mogli z powrotem w tą mapkę wziąć, czy nie. Ale nie. Aha. I po to tą mapkę potrzebowałem, żeby ogólnie... jako beczkę.
i teraz widzieliśmy się ogólnie jak powstał Davy Jones, nie? Ogólnie w skrócie. W sumie jak ktoś nie czytał, nie oglądał filmu, to pewnie nic nie skojarzył, a ci co oglądali, to zapewne wiedzą, że on się, że ta scenka mówiła, że on po prostu swoje serce wpakował do tej skrzyneczki, do skrzynki u Marlaka. No i dzięki temu był nieśmiertelny. Czy no, on miał nieśmiertelny, tylko mogli go zabić i zginąć długo serce, a on schował swoją serce do skrzyneczki i dzięki temu zyskał taką nieśmiertelność, jest niezabijalny. I w ten sposób. No ale też przez to stał się właśnie taki, taką, miał zamiast rąk tam te, jak u kraba, takie szczypce, a zamiast głowy wielką ośmiornicę, więc niezbyt ładnie to się już zapowiada, nie? Ta nieśmiertelność jego cała. No dalej. Zejdź z krzesełka. I... wejdźmy tutaj. Musimy tutaj coś znaleźć ciekawego. Aha, to za tą łódką musimy po prostu iść. When so lies, I'm just by.